Zdjęcia lotnicze, które mamy w Polsce, zostały wykonane w latach 40. i 50. pokazują szereg miejsc nas interesujących, ale mamy bardzo wiele luk. Nie wszystkie miejsca, które typujemy jako związane z represjami, są udokumentowane na fotografiach lotniczych. Mamy więc nowe, nieznane jeszcze źródło, mówi na łamach gazety Prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes IPN, który zainicjował w Instytucie program poszukiwań miejsc tajnych pochówków ofiar totalitarnego reżimu. Zdjęcia samolotu U, drugi rok wykonane w latach 50. i 60. obecnie przechowują archiwa narodowe USA, informuje nasz dziennik. Dodaje, że są w większości odtajnione i może z nich korzystać NP. IPN eksperci Instytutu rozwinęli technikę poszukiwań w oparciu o fotografie lotnicze. Obszary, gdzie ziemia była przekopywana, różnią się na zdjęciach z wysokości od otoczenia, co pozwala wytypować miejsca podejrzane o ukrycie czegoś, dodaje. Odmówiono nadania statusu działacza opozycji współzałożycielowi KOR. Prezes IPN dopuścił się aktu niegodnego. Gazeta pisze, że zasoby amerykańskie są prawdopodobnie znacznie większe niż polskie. Fotografowano głównie obiekty wojskowe, ale w praktyce aparaty na pokładach U, drugi rok zrobiły zdjęcia większości głównych miast Polski. Każde zdjęcie to ogromny obszar 60x120 roku kilometri. Mimo dużej wysokości, na jakiej leciały samoloty, fotografie są bardzo dokładne, dodaje. W grę, jak czytamy w naszym dzienniku, wchodzą także interesujące fragmenty Białorusi i Ukrainy. Poszukiwane są wciąż nieznane miejsca pochówków ofiar zbrodni katyńskiej, Kuropaty nad Mińskiem, różne miejsca na Ukrainie, nie ma też wciąż śladu ciał ofiar obławy augustowskiej, podaje.